Cześć, witajcie, ja jestem Nagon, a w dzisiejszym odcinku będzie mega opening jajek, bo jak widzicie mam 7 milionów. W sumie to nie było trudne do zebrania. Wiem, że w tym odcinku miał być koniec Speedrun Simulatora, ale nie będzie go, bo chcę go trochę przesunąć, bo chcę jeszcze zrobić kilka fajnych odcinków związanych z openingami, ale żeby nie było, że w tym odcinku nie odblokujemy nic, nie będzie żadnego timelapsa, to odblokujemy sobie Moon Obby, 24 barwy, bo jak widzicie, mam, jestem w ogóle najlepszy na serwerze, To Obby zrobimy sobie na końcu odcinka, ponieważ muszę troszkę speeda wydać. Dobra, zacznijmy może sobie z grubej rury od pierwszego jajka, czyli Moonowego. Nie chcę otwierać trzech naraz, żeby to było takie, no nie takie szybkie aż. Dobra, jeśli chodzi o astronautów, to planuję sobie zrobić Golda, a z Golda potem zrobić diamentowego Piggy, dobra. Jak się w tym odcinku trafi coś legendarnego, to kurde nie. Nie mogę po prostu. Dobra, ja już sobie teraz zrobię goldowego astronautę, pyk, upgrade. I ile on mi daje? 50, no to gnoma nie lubię, więc teraz biorę sobie astronautę zamiast gnoma. I patrzcie, mam fajny team, tylko aha, bo ja mogłem go wziąć. To nieważne, teraz weźmiemy sobie tego, to co wypadnie. Jest astronauta, no serio, wiecie, po prostu teraz jest, nie wiem, przeciwko mnie. Epic! Widzowie, epic i to ten drugi. W ogóle ja mam już 5 milionów. Ale mamy tego drugiego epika. Ciekawe ile on daje. 30 speeda, ja sobie nie wyobrażam, ile będzie dawał jako goldowy. A ten też 30, więc epickie to po prostu też się nic nie różnią. Drugi epik, jak zrobię z tego epika kurde goldowego, to nie będzie już marshmallow w moim teamie astronauta. No, no spoko, ale mogłoby coś lepszego się trafić. Jak trafię jakiegoś epika teraz, coś co nie jest rarem, to przeniesiemy się na inne jajka, bo te są już troszkę drogie, bo tak jakby... jak widzicie, mam teraz 4 miliony. A, już mam epika, no to jeszcze jedno jajko. O, dziękuję. Akurat mi starczy na Golda, pick upgrade, 55 speeda. Okej, rozumiem. Panie Marshmallow, przepraszam bardzo, ale już nie potrzebujecie w moim teamie. Dobra, przejdziemy sobie do teraz troszkę gorszej krainy, czyli do tej goldenowej. To są dwie gorsze, bo tu są też fajne jajka. Można sobie unicorny jakieś. Tutaj otworzymy sobie jedno jajko w tej krainie. Bo chciałbym otworzyć w dzisiejszym odcinku z każdej krainy, oprócz tych, których nie mam. Ej, no serio? Mógłbyś epicki wypaść. W ogóle to jaka ma transparencji takie. A, czekaj, co? A bo tu są dwa rare. A, okej, no to myślałem, że są dwa epickie. To nieważne, idę sobie stamtąd. A, idealnie w sumie. Teraz ta chmurka. Ile ona mi będzie dawać? 27. No niestety nie ma dla ciebie miejsca w moim teamie. Teraz się zastanawiam, po jakie jajko mógłbym pójść i w sumie otworzyłbym sobie w... O! Nawet nie wiem jakie, może w winterowej coś fajnego jest. Bo tutaj nie ma, ja mam niby tego Yetiego, co nie, ale... Najlepsze jajka to wiadomo, są teraz w tej space'owej, ale... No dobra, zostały mi 3 miliony, więc my teraz szybko sobie pójdziemy. Mam nadzieję, że dam radę, bo w sumie 3 miliony speeda to... Chyba nawet dam radę, bo na 7 milionach, no to powiecie, kto by to przeszedł jeszcze za pierwszym razem, no nie wiem.
Dobra, stwierdziłem, że może sobie zbiję do 2 milionów, bo po prostu tamtego parkura się nie da przejść, więc open jajka. Epicki, no to fajnie, ale przydałyby się 3 epickie astronauta właśnie, bo astronautów potrzebuje do... Kurde, potrzebuje jeszcze jednego goldenowego, 3 astronautów mi brakuje. No jednak 3 astronautów to jest trochę... Dobra, teraz mi brakuje jednego. I będę miał diamentowego. Ciekawe, ile daje diamentowym. No dobra, więc lecimy z diamentowym astronautą. Ale nie jestem pewien, czy on i tak będzie dawał mniej, ale ja go zrobię, żebyście po prostu mieli fajny odcinek. Dobra, astronauta 70 speedana i widzicie, i tak będę dostawał mniej. No ale niby zawsze coś. Dobra, na razie wezmę sobie tego Clouda i otworzę... O Boże, zbiłem się do 1,5 miliona, kurde. Te jajka są jak takie Te jajka są po prostu uzależniające. Nie potrafiłem powiedzieć tego słowa. Jakbym ja teraz przeszedł ten parkour, to byłoby takie XD. Potrzebowałem po prostu dobrych petów na motywację. Znaczy, mniejszego speeda też, ale... Jest! Kraina SpongeBoba. Tam jest The Krusty... No nie, czekaj, jak... Tłusty Kraf, no przecież, jak mogłem zapomnieć. Jakie tu są pety? To jest Patryk, SpongeBob, Kalmar i... Zobaczył na P. 5 milionów? Dobra, w następnym odcinku, który planuję zrobić nawet może jutro, może pojutrze, otworzymy sobie tak 3 takie jajka, czyli zbiera jakieś takie 1,5 miliarda, a za 500 milionów kupimy sobie w tej krainie wszystko, żeby dostać tylko legendarnego. Teraz no serio, teraz trochę słabo, bo ja chciałem w tej krainie coś kupować, a tu 5 milionów kosztuje, w ogóle tam nie ma rera, jeśli widzieliście. Dobra, kolejne jajko to jest epicki Piggy, którego już chyba mogę zrobić na goldenowego. Piggy, tak dokładnie, upgrade i ile? 55 speeda, no to muszę przeprosić pana chmurkę, bo... Ile teraz? 242. Pewnie miałbym więcej, gdybym nie miał tego diamentowego tego, ale no... Astronauta, no. Astronauta to już nie jest takie dobre, jak kiedyś było. Oj. 500 tysięcy mam tylko. I astronauta, niestety. Więc w następnym odcinku zrobimy sobie większy opening z tych jajek, a w tym już zbytnio nie chcę nic otwierać. Na razie sobie zbiorę na Riberfa, no i dużo mi w sumie nie brakuje. Dobra widzowie, w końcu mamy Riberfa. Robimy sobie i uwaga, jestem mega wolny, ale i tak sobie to będę szybko spina. O nie, jestem najgorszym graczem na serwerze. A co ja robię z 24 Riberfami? Kurde, to taki jeszcze mały problem. To nie jest 500 milionów, to jest 500 tysięcy, no przecież. Ja nie miałem po prostu Riberfów, a nie po prostu gdybym przeczytał tą informację, to bym wiedział, a teraz myślałem, ej, kurde, no Dagon, co ty zrobiłeś? Każdy, kto napisze, że się pomyliłem, dostanie, kurde, nie wiem, usunę mu komentarz. Jezu, jakie zło. Dobra, my sobie pójdziemy teraz na wyścig. No i założymy traila. I jeśli chodzi o TT, to one wyglądają w taki sposób, widzicie teraz, to wygląda jak takie... To jest. I tak nie będę pierwszy, bo możliwe, że przegram. Dlatego no nie śpieszę się na tych wyścigach, bo wywalam się na tej skoczni, bo na nią wbiegam, a na nią nie trzeba wbiegać. No i właśnie to jest ten szkopuł tego wyścigu. Dobra, patrzcie, pyk. Jak wytrzymacie spację i skoczycie na krawędź, to wam nie załapie. Taki tip. Aha, teraz że zadziałało, super, ekstra. Ja teraz zbiorę sobie szybko 300 tysięcy, żeby mieć na tego Ega.
I tutaj nie będzie timelapsa, bo ja po prostu będę stał w miejscu, nic nie będę robił, więc to będzie taki trochę nudny timelapse, dlatego ja po prostu klasnę i widzimy się, jak będę miał 500 tysięcy. Dobrze, widzowie, mam już 500 tysięcy, więc kupujemy sobie to jako. Jak wypadnie legenda, to ja będę kozakiem tej gry, ale raczej nie wypadnie. No przecież. Za to, że teraz sfejlowałem, odłożymy sobie w następnym odcinku, powiedzmy, 6 takich jajek. No to jest dużo, ale zebranie tego to wcale nie jest takie trudne. Potrzebuję 3 miliony i tam jeszcze zbiorę sobie zapasowe 5 miliardów, czy coś, nie wiem. Zbiorę sobie jakąś tam zapasową kaskę, żeby po prostu kupić te inne egi, bo chciałbym w następnym odcinku kupić no tak 6, maksimum 10 tych jajek, potem kupić sobie z każdej oddzielnej krainy po jednym. W ogóle to był plan też na dzisiejszy odcinek, więc w sumie go sobie teraz na szybko zrealizujemy. Dobra, i tak nie da rady, bo tutaj jajko kosztuje tyle, no i ogólnie. Z tej mieliśmy cloudy, jeśli się nie mylę, cloudy jakoś tak. Tu będzie, nie wiem co. A jakiś zombiak egg. Wampir, super, nic mi to nie da. Nie chcę trade, co to? Dobra, teraz sobie to już prawie kupiłem. No to tu jakiś królik. Sorki, że tak na szybko to robię, ale troszkę w dzisiejszym odcinku sfailowałem, ale teraz przynajmniej dotrzymałem słowa i otworzę z każdej krainy po jednym jajku, obojętnie jakim, byle by otworzyć. Ej, fajny tam ten plat. Nie ma w sensie całej tekstury płatu. No dobra, jeszcze to i tamto. Detektyw. No nie powiem, jak to wygląda. I kupimy sobie tutaj jedno jajko i mamy kupione każde jajko z każdej krainy. Oczywiście tej, co mam odblokowaną. I nie licząc tych dwóch, to z każdej w sumie. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę zbierał speeda na następny odcinek z openingu. Grę chciałbym skończyć troszkę później niż wcześniej planowałem, bo chcę porobić te openingi. Nie wiem, czy wam będą się podobać, ale mi się podobają. Mogę sobie pety pozbierać. Może kiedyś tam będę robił live'y, to będę wam rozdawał te pety, choć ja pewnie umrze, jak ja będę nagrywać live'y, ale może ktoś nie pogardzi. No, więc na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!